I na koniec dźwięk. Wszystko jest jasne? Tak, tak, to ja słucham. Pokazujecie emocje tylko i wyłącznie twarzą. Może uwielbienie. Zamiast... Albo taki podziw. Właśnie, podziw. O, podziw. Za mało tam jest pauz, za mało zatrzymań. Bo tematów jest całe mnóstwo, one się wszystkie zerwają. To i tak zawsze trafię do takiego miejsca, w którym ludzie są jeszcze bardziej ześwirowani i zatruci niż ja. Pamiętaj o tym, że to my tutaj musimy zrozumieć, o czym jest mowa. 500 kopert kupowanych w 500 kioskach i 500 notesów. Potem przez wioskę przejeżdżali nasi żołnierze na motorach. To był widok. Pauzy, które robisz, nie są puste. To jest, nas to wszystkich dotknęło i chyba być w szansę, że jesteśmy pomknięci. Bardzo ci za to dziękuję. Tak, zemsta, zemsta, zemsta na wroga! Ja się pogubiłem. Przez to, że było tego za dużo. Jest podstawowe pierwsze pytanie dla aktora. Po co to robię, dlaczego to robię, komu to robię i kim ja jestem? Powinnością żołnierza jest umrzeć! Ale umrzeć na polu chwały! Za ojczyznę, jej rozkwit, a nie tak frajersko rozwalić sobie łeb! Jakiś kawał słupa wjeździ do jakiejś piny, ale ja nie chcę walczyć! Nie potrzeba aż tyle patosu, klękania, rzucania się, bicia po podłodze, bo to właśnie pachnie takim złym teatrem. Po przedstawieniu autor nie tłumaczy się z tego, co chciał, tylko musi wiedzieć, na co przyszedł, kogo chce oglądać. Obawialiśmy się, że będziemy spać, ale przecież jeszcze by się chciało więcej. Wspaniałe, zrozumiałe i proste. Dzięki. Dlaczego ja, nie na przykład mój kolega z przedszkola? Dlaczego ja, nie na przykład ty? Poziom był bardzo, bardzo wyrównany. Ja wiem, że tak się zawsze mówi na wszystkich festiwalach, ale... Ale naprawdę mieliśmy duży kłopot. Niemcy wytrzymał. Serdecznie wam dziękuję i gratuluję wygranej. Będziesz drugim Lindbergiem, zobaczysz, twoja matka ci to mówi. Będziesz bohaterem, będziesz generałem, Gabrielem D'Annunzio, laureatem Nobla, ambasadorem Francji. Żaden z nich nie wie, kim naprawdę jesteś.